Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie, oczywiście przy sobocie, przy sobotniej dostawie. Jest to po raz trzeci dostawa pisana pod Was, czyli to są Wasze propozycje, Wasze chcieństwa, Wasze roślinne marzenia. Ta seria dostaw, bo już możemy ją tak naprawdę nazwać serią dostaw, bo mówi się, że za trzecim razem to już nie jest przypadek. Ta seria dostaw naprawdę spotkała się z Waszym ogromnym entuzjazmem. Po prostu zamiast burzy, to teraz już się dzieje sztorm u nas na sklepie, także z czego bardzo, bardzo się cieszymy i bardzo dziękujemy. Także serdecznie zapraszamy, bo jest dużo powrotów, oczywiście tych, o które prosiliście, także zaczynamy. A jeszcze bym zapomniała, bo to jest dość ważne, na samym końcu mamy taki drobny upominek dla Was. Jest to drobna, malutka niespodzianka, ponieważ jest mały unboxing na końcu. Także ci, którzy są ciekawi, zostańcie z nami do końca. Zaczynamy. Tutaj po mojej lewicy znajdują się przepiękne aglaonemy. Jest to gatunek roślin, który oprócz tego, że jest bardzo trwały, odporny na wszelkiego rodzaju warunki zewnętrzne, jest bajecznie wrzożysty i naprawdę posiada ogromną paletę, jak widzicie, kolorów. Jest to roślina, która jest bardzo polecana osobom, które zaczynają swoją przygodę z roślinami, ponieważ jest dość prosta w uprawie, czyli jak zapomnimy jej delikatnie podlać, nic jej się nie wydarzy. Nie lubi przelania jak większość roślin, ale naprawdę dość dobrze sobie z nim radzi. Jeśli chcemy utrzymać takie przepiękne wybarwienia na blaszce liścia, musimy postawić taką aglonemę w dość widnym stanowisku, ale nie o bezpośrednim nasłonecznieniu, tak do 2 metrów od okna wschodniego czy zachodniego. Oczywiście ona sobie nieco dalej od okna również poradzi, ale zacznie tracić przepiękne wybarwienia, czyli ten zielony barwnik zacznie dominować nad blaszką. W swojej ręce aktualnie trzymam Paradise Red. Tą odmianę aglonemy charakteryzują, zobaczcie, takie przepiękne, jasno i ciemnozielone ciapy na blaszce liścia, a wzdłuż głównego nerwu rozchodzi się przepiękny czerwony kolor. Mamy tutaj jeszcze taką bardzo fikuśną hybrydkę o niesamowicie wydłużonych listkach. I zobaczcie, jakie posiada przepiękną tonację na blaszce liścia. Oczywiście ciemnozielony barwnik naprzemiennie tańczy z jasnym. No i są takie delikatne, żółte nakropienia na blaszce liścia. Zaraz obok jest salmon, czyli łosoś. Ale trudno się dziwić, bo zobaczcie, rzeczywiście ta tonacja na blaszce liścia, ona wygląda, jakby była nieco troszeczkę przydymiona. W takiej kolorystyce trochę łososiowej, nawet ten zielony, zobaczcie, przypomina nieco swoją barwą, jakby była w tonacji takiej subtelnej sepii. I to jest salmon fantasy. Zobaczcie silwerkę. Jest to również przeurocza odmiana aglonemy. I zobaczcie, taką cechą charakterystyczną tej odmiany jest to, że większość blaszki liścia jest zdominowana przez taki srebrno-miętowy odcień. Natomiast na zewnętrznej blaszce liścia można dostrzec bardzo ciemne wybarwienie. Kochani, mamy również dwa aglonemowe babyki, do siebie uderzające podobne. Akurat dość specjalnie chwyciłam tutaj taką jedną, nieco bardziej na ciemno wybarwioną. Jest to Red Dragon, a tutaj ponownie Red Master się pojawia. I jakby w tej tonacji widzimy, że one są zupełnie inne, natomiast na filmiku za chwilę tym podsumowującym zobaczycie, że tak naprawdę jest wiele na tej paletce aglaonemek, które są praktycznie do siebie zbliżone tonacją, nie będzie ciężko rozróżnić, która jest Red Dragon, a która jest Red Master. Natomiast w takiej sytuacji, gdybyście zamówili obie, nie ma problemu, podpisujemy je wtedy. Zobaczcie, jakie są przeurocze. Po przeciwległej stronie od aglonem mamy dwie bardzo osobliwe rośliny. Pierwszą, która całkiem niedawno nas skończyła się w sklepie, ale ją po prostu uwielbiacie i rzeczywiście było pytane, kiedy znowu się pojawi, jest to Microsorum crocodylum. A skąd ta jej osobliwość? Zobaczcie, cechą charakterystyczną tej rośliny są listki, które wyglądają
jak skóra krokodyla. Jak dbać o to mikrosorum? Ono wcale nie jest takie trudne w uprawie jak na paproć, ponieważ całkiem nieźle radzi sobie z suchym powietrzem, a do tego stopnia, że u mnie w domu jest około 40% wilgotności i kompletnie jest praktycznie zapominana, jeśli chodzi o zamgławianie wokół niej, a nie ma żadnych podsuszeń, ale nie przepada, naprawdę nie uwielbia być nawet odrobinę przesuszana, bo zobaczcie, że po pierwsze nagle zaczyna sinieć, jakby traciła wybarwienie, no a później zaczyna więdnąć, jak to większość roślin, ale naprawdę jest przeurocza. Sami zobaczcie, tak wygląda właśnie mikrosorum krokodyli. A obok kolejna bardzo ciekawa roślina. Fację Piabont już znacie, Ficiobluż lizjański, ale tutaj mamy tą odmianę taką nieco bardziej kolekcjonerską, Spider's Web, czyli sieć pająka. I zobaczcie, jak te pięciopalczaste liście są niesamowicie wybarwione. Na obrzeżach możemy dostrzec takie bielutkie kolory, które dosłownie wyglądają, jakby blaszki liści były odbarwione, ale nie, tak wygląda Spider's Web. I co z tą uprawą tej rośliny? Znaczy, ona rzeczywiście lubi wysoką wilgotność środowiska wokół siebie, chociaż tak jak przed chwileczką mikrosorum, całkiem nieźle sobie radzi i również jak mikrosorum nienawidzi być przesuszana nawet odrobinę, bo zobaczycie, że ona od razu reaguje zrzucaniem dolnych liści. Natomiast dobrą wiadomością jest to, i to jest niezwykła cecha facji, facchedery, że jeśli doszłoby do sytuacji, gdzie naprawdę już mamy bardzo ogołoconą roślinę, możemy ją przyciąć praktycznie nad samą glebą i zobaczycie, że ona bardzo szybko zacznie odbijać, a to co się odbije od głównego pędu, zaczyna się bardziej przystosowywać do warunków, które panują w naszym domu. To jest taka bardzo fajna cecha tej facji, ona sama w sobie jest naprawdę przepiękną rośliną.
Przyjechały do nas dzisiaj dwie peperomie, którą znaczy w sumie łącznie trzy peperomie, ale takie dwie, o które najbardziej wypytowaliście w zeszłym tygodniu, czyli Watermelon i Rocca Scuro. I jakby najważniejszą informacją chyba dla Was w tym momencie będzie to, że są naprawdę ekstra, ekstra cenie. Jeśli się nie mylę, to Watermelon kosztuje około 35 zł, a zazwyczaj jest przynajmniej 50 zł w sklepie. Rocca Scuro w ten sam sposób około 40, tu jest chyba za 25, jeśli się nie mylę, około 30 zł. Także są naprawdę bardzo fajne ceny tych peperomi, a sami zobaczcie, że one są praktycznie niepouszkadzane, w ekstra super kondycji. I to jest na przykład ten Watermelon. Zobaczcie, po prostu jest cała kopułka takich niepouszkadzanych listków, które do złudzenia przypominają skórkę arbuza. I pamiętajcie, żeby nie przelewać watermelona, w ogóle peperomi, żeby nie przelewać. One mają takie grube, skórzaste, jakby sukulentowate liście, przez co magazynują trochę tej wody i lepiej przesuszyć tą roślinę niż przelać. No i oczywiście jasne stanowisko rozproszone na słonecznieniu. Zobaczcie, że ona będzie przepięknie się rozrastała, a w środku, nie chcę tutaj poniszczyć tych listków, ale w środku jest trylion malutkich, drobniutkich blaszek listeczków. No i teraz Wam pokażę tą Rocca Scuro, która jest bardzo fajna, bo zobaczcie, jakie ma pędziory długie. I to jest prawie dwukrotnie niższa cena niż normalnie. Naprawdę to jest wysyp Waszych ulubionych roślin w bardzo fajnych cenach. No i Rocca Scuro, tak samo, jasne stanowisko, nie przelewamy. Zobaczcie, że będzie tak samo czadowo sobie rozrastała, a blaszka liścia wygląda w ten sposób. Całkiem podobna, nieco również arbuzikowa. Bardzo przeurocza. No i jeszcze Hope. W takim babykowym rozmiarze. Również jest to odmiana peperomi, którą możecie sobie swobodnie tak przewiesić z półki. Jest naprawdę przeurocza, bo ona ma takie bardzo fajne, urokliwe, okrągłe listeczki. I tutaj zaraz obok jeszcze od razu sobie pozwolę przedstawić. Mamy gynurkę. To jest dosłownie tą, o którą prosiliście, o taki babykowy rozmiar, ponieważ jest to roślina, która rośnie cały rok, więc ciężko powiedzieć, że po jednym sezonie wegetacyjnym. Ona rośnie cały czas, dlatego prosiliście o taki mały rozmiar, żeby było w fajnej cenie. A rzeczywiście jest to bardzo oryginalna roślina, bo posiada ciemnozieloną blaszkę liścia, pokrytą nieskończoną praktycznie ilością takich bardzo fioletowych, jaskrawo-fioletowych włosków, przez co ona wygląda naprawdę jak rodem z filmów science fiction. Pamiętajcie, żeby ginurki nie przelewać i postawić ją w dość widnym stanowisku i naprawdę będzie tak rosła szybko, jakbyście sobie tego życzyli. I mamy jeszcze alokację Zanderianę w doniczce ósemce, więc to są takie nieco już bardziej babyki wyrośnięte. Cechą charakterystyczną tej odmiany, zobaczcie, no jest dość popularne w sumie u alokazji, czyli ciemna blaszka liścia i kontrastujące praktycznie białe unerwienie. No i te nóżki takie lekko różowe, one jeszcze w tej formie są jasno różowe, natomiast one z czasem będą, ten róż to będzie bardziej taki jaśniejszy bordo, będzie bardziej zauważalny i bardziej widoczny. Co do podlewania za alokazję, bo to jest zazwyczaj, tworzy się problem przy alokazji. Alokazja ma bardzo wrażliwe korzenie na przelanie, dlatego ani nie przelewamy alokazji, ani jej nie przesuszamy. Dlaczego? Oczywiście ona sobie poradzi z tym przesuszeniem, natomiast liście, a raczej sama roślina, będzie miała tendencję do szybszego gubienia, zrzucania dolnych liści. Koniec końców okazuje się, że mamy jedno czy dwuliścienną sadzonkę alokazji. Mamy jedno dwuliścienną sadzonkę alokazji ze względu właśnie na te delikatne przesuszenia podłoża. Stanowisko jasne, o rozproszonym na słonecznieniu, delikatne zamgławianie czy obecność nawilżacza powietrza i zobaczycie, że ona będzie przepięknie rosła. A obok kolekcjonerska odmiana alokazji. Nie mogę sięgnąć, przepraszam, czyli Azlani. W formie babykowej, przez to cena też jest super zjawiskowa, jak sama roślina, której blaszka liścia, zobaczcie, posiada takie bordowo-metaliczne wybarwienia i taką uroczą lemonkową obwódkę na obrzeżach blaszki liścia. Thank you.
Hej, dżunglowicze. Udało nam się załatwić dwie kalateo, które prosiliście. Pierwszą to jest warse wici w tym babykowym rozmiarze. To nie było trudne, ale natomiast żeby zdobyć tą kalatę zebrinę, która się pojawiła u nas z miesiąc temu, właśnie tą zebrinę, i teraz dlaczego Wam powiem tą zebrinę i dlaczego o tą niektórzy pytali, ponieważ nie dość, że to jest bardzo gęsta sadzonka, to jeszcze są to te zebrinki z tej partii, z tego nasadzenia, które nie posiadają nawet najmniejszych przerzuceń na końcach listki. Zobaczcie, to są gęste, kompletnie niepouszkadzane i bez najmniejszych takich chloros czy przerzuceń związanych z delikatnym przelaniem rośliny nigdzie nie ma. Są po prostu przepiękne sadzonki. I jest to odmiana welurowa. Zebrina bierze się z nazwy, zapewne się bierze od nazwy listków, które są takie pasiaste jak u zebry. Gdzie postawimy taką kalateę? Kalatee lubią dość widne stanowiska, ale nie bezpośrednio słoneczne. No, natomiast pamiętajcie, że jeśli postawicie w zbyt jasnym stanowisku roślinę o welurowych liściach, w tym przypadku kalatee, ten przepiękny, niektórzy go ostatnio nazywają sztruksem, ten przepiękny welwet zacznie płowieć i to będzie dla Was informacja. Powinno Wam się wtedy zapalić światełko, że to jest stanowisko zbyt jasne. Natomiast w zbyt ciemnym zobaczycie, że sama blaszka liścia zacznie ciemnieć, roślina spowolni swój wzrost, ogonki zaczną się wydłużać, a same liście karleć, karłowacieć. No i obok ta warsewicz, o którą prosiliście w tym babykowym rozmiarze i no cóż mogę powiedzieć, jest to babykowy rozmiar, więc on się po prostu broni samym swoim rozmiarem kompaktowym i bardziej budżetowym. Natomiast te drobniutkie sadzonki również nie posiadają żadnych przerzuceń na końcach liści, żadnych przesuszeń i ich uprawa rządzi się takimi samymi prawami jak zebriny, z tą różnicą, że musimy zapamiętać, że to jest babik i będziemy musieli go podlewać częściej, a mniejszą ilością wody. No i tak zupełnie dodatkiem do tych dwóch kalatei napatoczyła się Crimson, też w formie babikowej, już nie welurowa, ale te przepiękne wybarwienia na blaszce liścia, ten praktycznie czarna obwódka naokoło blaszki liścia i ten ciemno-amarantowy odcień w centralnej części. Cudo. I teraz kolejną niespodzianką jest choja Australis lisa, która u nas już była ze 2 czy 3 tygodnie temu, ale się dosłownie wyprzedała na pniu w ciągu tak naprawdę jednego wieczora. Do niedzieli już jej nie było, bo to jest bardzo fajne, jak ktoś to ujął, bardzo fajny, nie dość, że kompaktowy rozmiar, to jeszcze jest trzysadzonkowa, więc wcale taka rzadka nie jest, bo często się sprzedają choje lise, a to jest bardzo fajna cena, od razu zaznaczam, za 50 więcej złotych i to jest tak naprawdę pojedynczy dłuższy pęd. A tu mamy trzy krótsze sadzonki, bardzo fajnie wybarwione. Pamiętajcie, żeby postawić ją, czy przewiesić w dość widnym miejscu, nie o bezpośrednim nasłonecznieniu. W okresie wegetacyjnym nie dopuszczajcie do całkowitego przesnięcia podłoża. Podlejcie ją wtedy, kiedy podłoże dość dobrze przeszło, ale jeszcze nie do końca. No i cóż rzec, to jest ta sadzonka, o którą prosiliście. W zeszłym tygodniu nie udało jej się załatwić, nie było ich jeszcze, w tym tygodniu są. I taką jeszcze kolejną niespodzianką chojową niespodzianką. Nie wiem, jak tutaj chwycić, bo jest, od razu powiem, jest to choja kroniana Eskimo z dłuższymi pędami, więc trochę będę musiała się natrudzić, żeby jedną wyciągnąć, ale postaram się od końca. Trochę się haczy. Dajcie mi sekundę. Nie, jest! Udało się. Bez większych. Choja kroniana Eskimo i zobaczcie, jest to choja o takich fajnych, lancetowatych, serduszkowych, delikatnie listkach, ciemnozielonych, a na nich możemy dostrzec takie srebrne wybarwienia i gdzieniegdzie właśnie prześwituje ten ciemnozielony barwnik liścia. Jest to choja kolekcjonerska, była u nas z pół roku temu, pytaliście, kiedy się znowu pojawi, udało się ją zupełnie cudem ogarnąć, bo zarówno jak i ta choja kroniana, jak i kalata zebrina przyjechały dosłownie dzisiaj na ostatni gwizdek.
begonii mamy przepiękną odmianę masoniany. Jak samą masonianę znacie, jest naprawdę przeurocza, natomiast ta skradła moje serce. Przepraszam, wezmę może tą z większymi listkami, żebyście zauważyli, o co mi dosłownie chodzi. Ta jedna posiada takiego jednego ogromniastego liścia. Zobaczcie, jest po prostu przecudowna. Jest nieco jaśniejsza od klasycznej masoniany. Troszeczkę taka bardziej tonacja jakby delikatnie przydymiona. Sama blaszka liścia jest bardziej karbowana, a bordowe włoski są dłuższe, bardziej ostre i nieco bardziej naznaczone. I tak wygląda po prostu ta begonka. Jest naprawdę przepiękna i przeurocza. Pamiętajcie, żeby nie dopuszczać do całkowitego przesnięcia begonii, bo będzie gubić dolne liście. Stanowisko dość widne, ale nie o bezpośrednim nasłonecznie, tak jak większość roślin w domowej dżungli. Tutaj mamy na przykład tamajkę w formie babykowej. Jest to odmiana o wydłużonych liściach, której klasyczny ślimaczek w centralnej części jest słabo naznaczony. Posiada takie bardzo subtelne nakropienia na swojej blaszce, no i przeurocze różowe kwiatuszki. No i powróciły jeszcze z zeszłego tygodnia te babykowe begonie, które bardzo lubiliście, które bardzo szybko się rozchodziły. Na przykład begonia amfioxus. W tym babykowym rozmiarze, jeśli ktoś nie zna, posiada bardzo takie wydłużone i strzeliste listki, czerwoną obwódkę na około liści, takie czerwone kropeczki na całej swojej blaszce liścia. Ta hybrydka, która również Wam przypadła do gustu, również powraca w tym tygodniu. I jeszcze titika. I zobaczcie, to na pewno będzie ciężko uchwycić na filmiku, ale wierzcie mi, że blaszka liścia się mieni. Zupełnie wygląda, jakby była nienaturalna. Nie wiem, czy cokolwiek widać, ale miejmy nadzieję, że możecie to takie metaliczne połyski dostrzec. Teraz troszeczkę z przekory. Roślina, o którą w sumie nikt nie pytał w zeszłym tygodniu, ale pomyślałam, że Wam się spodoba jej wybarwienie. Jest to roślina, którą bardzo dobrze znacie. Epipremum aureum, czyli epipremum złociste. Ale chyba tak pięknie wybarwionego epipremum nie widzieliście, bo jest totalnie marmurkowy. Sami zobaczcie. Zazwyczaj aureum posiada, nawet nie wiem, czy mi się uda dostrzec taki jakiś słabiej wybarwiony listek. Ten jest jeszcze słabo wybarwiony, ponieważ jest jeszcze młodziutki, ale tak zazwyczaj wygląda epipremnum aureum. Natomiast te, które nam się udało dorwać, zobaczcie, są po prostu totalnie marmurkowate, przepięknie wybarwione. Ale żeby utrzymać te przepiękne wybarwienia, kochani, pamiętajcie, żeby postawić ją w dość widnym stanowisku. Oczywiście źródła podają, że ona sobie nieźle radzi w zacienionych miejscach. Oczywiście tak też będzie, ale pamiętajcie, że zielony barwnik zacznie dominować nad blaszką. Na pewno będzie jej lepiej, kiedy ją delikatnie przesuszycie, nie przepada za przelaniem.
jeszcze Wam pokażę. Jest po prostu cudownie marmurkowe epipremnum. Roślina w sumie polecana osobom, które zaczynają swoją przygodę z dżunglą, ponieważ jest dość łatwo w uprawie. I to był taki przerywnik w tych waszych propozycjach, ale przechodzimy dalej. Pytaliście się, kiedy znowu pojawią się babykowe syngonia? Są w dniu dzisiejszym. Na swoją, może na pierwszą tapetę weźmiemy syngonium Roxanne i Speckle. Dlaczego w tej kolejności? Ponieważ są to odmiany niesamowicie do siebie podobne. Sami zobaczcie. To jest Roxanne, to jest Speckle. I teraz czym one się różnią? Po pierwsze, Roxanne ma nieco bardziej okrągłe listki. Po drugie, Roxanne ma taki nieco bardziej sinawą tonację na swojej blaszce, przez co może bardziej na przykład przypominać roślinę z filmu bajki Gnijąca Panna Muda. Natomiast Speckle jest bardziej ciepłej tonacji i posiada taką delikatną, zieloną obwódkę na blaszce liścia. I to są babykowe rozmiary. Pamiętajcie, że babyki podlewamy częściej, a mniejszą ilością wody. Dość witne stanowisko, będzie przepięknie osłe. I teraz kolejne dwie odmiany syngonium. Muszę aż sama spojrzeć, ok, już wiem. To jest Berry, a to jest Maria. One są naprawdę niesamowicie do siebie podobne. Pokażę może troszeczkę bardziej pod światłem, żebyście dostrzegli różnicę. Berry jest w takiej kolorystyce nieco bardziej różowawej, natomiast Maria jest nieco bardziej czerwona. Obie są dość ciemne, natomiast zobaczycie, że z czasem, jak już to będzie takie większe syngonium, one troszeczkę zrobią się jaśniejsze. I mimo, że one są w ciemnej tonacji, nadal dość widne stanowisko, ale nie o tym. Niezbyt jasne, żeby nie poparzyć tych drobnych listków. Na chwileczkę zniknę, ale już jestem z powrotem. Mamy jeszcze Mango Allusion, już kompletnie inną odmianę syngonium, w takiej bardzo ciepłej, zielonej, jasnozielonej tonacji. I tak jak na przykład Speckle i Roxanne, posiadają różowe wybarwienia. Obok tych urokliwych syngoniów mamy jeszcze także kolejną niesamowitą, równie uroczą roślinę. Jaką jest syngonium, przepraszam? Oxalis triangularis. I to jest roślinka, która wygląda, jakby obsiadło ją trylion karmazynowych motylków. Szybciutko staram się Wam pokazać, bo ona zaczyna się zamykać pod wpływem, jak ją dotykamy. I już nie będzie widać tych takiej... Jest to szczawik, ale takich koniczynkowych listków, ale tonacja tej rośliny jest naprawdę przepiękna. Taki ciemny, karmazynowy. I pamiętajcie, żeby nie dopuszczać do całkowitego przesunięcia podłoża. Ona będzie od razu się pokładała, będzie więdła. Oczywiście wystarczy ją podlać, żeby za chwileczkę się szybciutko podniosła. Natomiast pamiętajcie, że te ogonki będą się bardzo wyginały i już nie będziemy mieli takiej zwartej kopułki. A obok kolejna roślina, która również nie przepada za przesuszeniami podłoża, nawet najmniejszymi. Jest to roślina, którą lepiej delikatnie przelewać niż przesuszać. A jest to Mullenbeck jako kompleksa. Bardzo urokliwa roślinka o bardzo sztywnych pędach i takich okrągłych listkach. Dosłownie większość prosiła o rozmiar babykowy, a nie ten większy. I zarówno i Oxalis, jak i Mullenbeckia bardzo przepadają za widnymi stanowiskami.
Filodendron. Jedne z bardziej prostszych roślin w uprawie, również są polecane osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z dżunglą. One są o tyle fajne, że oprócz tego, że są proste w uprawie, to naprawdę możemy wśród nich znaleźć bardzo różną, najróżniejszą teksturę, wybarwienia, kolorystykę tym samym, a także paterny, które tworzą się, wzorki, które tworzą się na blaszce liścia i to sprawia, a również pokrój. To po prostu naprawdę różnorodny gatunek, czyli filodendrony. Zacznę tutaj od Pink Princeski. Troszeczkę specjalnie wezmę taką przepięknie wybarwioną, ponieważ tutaj idzie taki młodziutki listek z pełną taką wariegacją różową. Wzięłam ją to też troszeczkę dlatego, żeby zobaczyć, że jak bardzo dynamicznie rozwija się wybarwienie w tak młodej sadzonce, bo zobaczcie jej poprzedni listek. Bardzo słabiutko wybarwiony, ma tylko taki delikatny, jeden różowy paseczek, natomiast kolejny wyszedł, zobaczcie, fully variegated. Pamiętajcie, żeby postawić ją w dość widnym stanowisku, w parapecie okna wschodniego czy zachodniego, a będzie większa szansa, że te wybarwienia się pojawią, oczywiście zapewniając jeszcze odpowiednie podłoże i żeby ją nie przesuszać takiej małej sadzonki, mimo że filodendrony bardziej tolerują delikatne przesuszenia podłoża niż przelania. Tu jest kolejna z taką delikatną, znaczy w sumie delikatną, bardzo ładną wariegacją. No w sumie większość sadzonek posiada chociażby takie delikatne liźnięcie różowej tonacji. I to jest Pink Princess w bardzo fajnej cenie. Także serdecznie zapraszamy do sklepu kolekcjonerów, którzy nie mają miejsca albo nie mogą sobie pozwolić na ogromną roślinę, albo ci, którzy chcą zagęścić swoją. Jest dzisiaj w sklepie. No i specjalnie na Waszą prośbę, to jest kolejna roślina, która dojechała w ostatniej chwili. Czyli filodendron Brandianum w ekstra cenie. Zdradzę Wam, że 99 zł, także to jest super cena, bo średnio niedawno było to 250 zł, także to jest ponad minus 50% kwoty. Jest to odmiana filodendrona, pnącego filodendrona o sercowatym kształcie blaszki liściowej. Blaszka jest ciemnozielona. A pomiędzy unerwieniami, czyli w tej wolnej przestrzeni, są takie bardzo fajne, srebrne maźnięcia srebrniutką farbą namalowaną przez naturę. Redsan powraca. Przepięknie wybarwiony. Akurat mamy jesień, także jest to roślina kolorystycznie, tematycznie, tematyczna do naszego obecnego sezonu. Przerudę, czyli takie gingerowe, rudziutkie listki, lancetowate. Jest to mały babyk, czyli tak jak zawsze będę przypominać, żeby te babyki nam nie umarły. Tam się dzieje wszystko szybciej, czyli jaśniejsze stanowisko. Częściej, a mniejszą ilością wody podlewać. Nie dopuszczajmy do całkowitego przesunięcia babyków, bo one cały czas rozbudowują, rozkrzewiają swój system korzeniowy. I to jest Redsan. No i dawno u nas w sumie nie było Malaigolda, a jest to przepiękna odmiana filodendrona o takich limonkowych listkach, cytrynowo-limonkowych, bo te w sumie młodziutkie są bardziej cytrynowe, pozostałe są w sumie jasno limonkowe, lemonkowe. Pamiętajcie o dość widnym stanowisku, żeby ona nie zaczęła nam zbyt zielenić i żeby się nie zamieniła w takie zielone jabłuszko. Się rozglądam jeszcze, patrzę, co nam zostało. W sumie nam zostały jeszcze dwa gatunki roślin. Przed ostatnim będzie Saxifraga stolonifera, czyli skalnica rozłogowa, trzykolorowa, czyli tricolor. Jest to bardzo ładna odmiana skalnicy, kolejnej rośliny, która nie przypada za całkowitym przesuszeniem podłoża. No i same wybarwienia tej uroczej blaszki liścia w formie, zobaczcie, w takim kształcie takiej chmurki. Wymaga dość widnego stanowiska. Jest to roślina, która tworzy takie gołe pędy, a na końcu nich powstają rozmnóżki, czyli młode, jakby młode sadzonki, takie młode roślinki saksifragi. To jest jeszcze zbyt mała sadzonka, żeby było to widoczne, ale już widzimy te golutkie pędy. O,
No i sama blaszka liścia jest pokryta trylionem drobniutkich, różowiutkich włosków. Jest naprawdę bardzo ładna roślinka. I teraz coś, czego u nas jeszcze nie było, bardzo osobliwego, tak zwany baobabik, Adenium obesum, w formie babykowej. Ja jakoś nigdy się nie mogłam do tego przekonać, natomiast pytaliście, czy będzie u nas tak jakieś mniejsze Adenium obesum, ten mały baobabik, ponieważ jest to bardzo droga roślina. Dlatego ta babykowa forma często też jest dużo droższa, ale nam się udało ją dostać w bardzo, bardzo przyzwoitej, budżetowej takiej na każdą kieszeń cenie. I teraz co z tym baobabikiem, bo to jest kompletna nowość u nas. Sporo osób na pewno zna tą roślinę. Po pierwsze, musimy zapamiętać sobie, albo może w ten sposób, macie nolinę w domu? Jeśli ktoś ma, to na pewno będzie wiedział, jak się obsługiwać takim baobabem, ponieważ dokładnie w ten sam sposób. Zarówno nolina, jak i Adenium obesum posiadają caudex, czyli to jest to zgrubienie, ten pień. I on magazynuje ogromną ilość wody w sobie. I komu, ręka do góry, komu się udało w życiu przelać nolinę? Na pewno ogromnej rzeszy ilości naszych oglądaczy, widzów, przepraszam. Dlaczego? Dlatego, że bardzo dużo osób zapomina, że jest to, że ona transportuje, że ta roślina Przepraszam, to już jest po prostu cały czas gadam i zaczyna mi się język plątać, co jest u mnie bardzo naturalne i przepraszam za to, nie gniewajcie się, taka moja uroda, tak mam od dziecka, że mi się często plącze język. To jest caudex, czyli on magazynuje, nie transportuje, magazynuje ogromną ilość wody i taką roślinę naprawdę lepiej przesuszyć i to porządnie przesuszyć niż przelać. Niektórzy uczą się podlewać w ten sposób, że podlewają dopiero wtedy, kiedy ten pień, ten kaudeks zaczyna tracić jędrność. Roślina na tym specjalnie nie ucierpi. Pamiętajcie, że to jest roślinka afrykańska, dlatego bardzo widne stanowisko, nawet okno południowe. Z tym, że pamiętajcie, że nawet kaktusy, sukulenty za oknem południowym w czasie, kiedy upały, jest ponad 30 stopni, żadna roślina tam nie przetrwa, ponieważ nie mamy tej, no bo, że będzie otwarte, po prostu otwarty balkon, nie będzie tak źle, aczkolwiek za tą szybą tworzy się niesamowita sauna. Czyli to było nasze Adenium obesum i to jest ostatnia roślinka w dniu dzisiejszym. I dla tych, którzy są ciekawi tego unboxingu, zostańcie z nami, pokażę tylko szybciutko w przybliżeniu. A, przepraszam, Jezus, jeszcze jeden filodendronek. Mikansik w rozmiarze babykowym. Jest to mój ulubiony filodendron pnący, ponieważ posiada welwetowe liście. Jestem po prostu weluromaniaczką i uwielbiam rośliny o welwetowych liściach, a mikansik, jak go przywiesicie tak przez półkę, on po prostu w stronę światła się tak przepięknie układa, że i bardzo szybko rośnie w ogóle, więc to się po prostu tworzy taka kaskada welurowych, welwetowych, ciemnoszmaragdowych listków. I tak samo się go uprawia, czyli dość widne stanowisko, nieubezpieczone na słonecznieniu. Nie dopuszczamy do całkowitego przyschnięcia podłoża u babików i będzie świetnie rosło. Czyli tym optymistycznym akcentem, kochani, zakończamy naszą dzisiejszą dostawę. Mam nadzieję, że mówiłam bardziej zwięźle. Jeśli nie, dajcie znać, będę jeszcze bardziej skromniej opowiadać. A tymczasem przechodzimy do tego unboxingu, który wam zapowiedziałam. Szybciutko wam pokażę ten filmik podsumowujący te roślinki i za chwileczkę unboxing.
No i kochani, przechodzimy do tego unboxingu obiecanego dzisiaj. Skąd on się w ogóle wziął? Wczoraj wróciła do nas paczka, notabene od naszej stałej klientki, więc miejmy nadzieję, że u niej wszystko dobrze i nic się nie wydarzyło i tylko zaszła jakaś kurierowa pomyłka. W każdym razie wróciła do nas ta paczka. Byłam dosłownie 5 minut w ogrodnicy, więc chwyciłam szybko kamerkę, nagrałam to, co 2 minutki unboxingu udało mi się nagrać. Był straszny hałas ze względu na to, że po prostu była ogromna ulewa, a u nas w tunelach, w ogrodnictwie tworzy się taki hałas, że musimy do siebie krzyczeć, by w ogóle cokolwiek usłyszeć. Także nawet nie było sensu, żebym zakładała chociażby mikrofon, żeby cokolwiek bym opowiedzieć, ale to jest tytułem wstępu. Jeszcze Wam tylko nadmienię, że ten unboxing jest o tyle fajny, że oprócz 3 babików, które nie oszukujmy się, nie są ciężkie w transporcie, one są po prostu tak lekkie, że nawet ogromne po prostu szarpanie paczką, tudzież rzucanie nią nie powinno, jeśli jest całkiem nieźle zabezpieczona roślina, nie powinno sprawić żadnych kłopotów, żadnej krzywdy roślinie, ale jakby to, co sprawia, że ten unboxing będzie fajny, to, że w tej paczce znalazła się begonia maculata vitae. Jak każdy wie, ona jest niesamowicie ciężka, trudna w pakowaniu i w ogóle w transporcie, żeby nic się z nią nie zadziało. Wiele sklepów w ogóle rezygnuje z pakowania i w ogóle ze sprzedaży tej rośliny, z wysyłkowej sprzedaży tej rośliny. My ją wysyłamy. Ale sami zobaczycie, że dojechała w całym jednym kawałku, kompletnie nieuszkodzona. Posiada dosłownie uszkodzenie na jednym listku, które szybciutko Wam tam pokazałam na tym jednym ujęciu. Ale i tak pozostawia to jakby do rozważań, czy to się wydarzyło w transporcie, czy pakowaniu, czy dystrybucji do nas, ponieważ to uszkodzenie już jest całkiem takie zawliźnione, już posiada przesuszenie na około, co może sugerować, że to przynajmniej było z tydzień przed. W każdym razie do rzeczy. Jest unboxing, króciutki, dwuminutowy. Przede wszystkim dla osób, które się wahają zamawiać rośliny przez internet. Zobaczcie, że to nie jest takie straszne i te rośliny dojeżdżają w całości, ale również osoby może, które po prostu jeszcze się nie zdecydowały na zakupy w naszym sklepie. Myślę, że całkiem nieźle pakujemy, zazwyczaj nam dziękujecie, także serdecznie zapraszam, my się widzimy na za tydzień, za tydzień się widzimy. Przepraszam za mój dzisiaj plączący się język, naprawdę nie gniewajcie się, tak już po prostu mam. Do zobaczenia, cześć, miłego oglądania tego króciutkiego unboxingu. Miłej soboty.